Pani Janino, bardzo proszę. Przygotuję specjalne krzesełko i zanim Państwa zaprosimy na koktajl, to jeszcze kilka słów. Proszę Państwa, z jednej strony bardzo podziwiam sztukę Mariana, podziwiam jego malarstwo, jego upór i tak dalej, natomiast ciągle się kłócimy ze sobą i będziemy się kłócić, bo Marian oczywiście ma ogromną wiedzę, ale jednocześnie ma bardzo polemiczny charakter i powiedziałabym rogatą duszę. Gdybym posłuchała Mariana, to nie mogłabym już żadnej wystawy innej zorganizować. A ja jestem bardzo ciekawa, co inni malarze myślą, namalują. Według Mariana nie ma sztuki nowoczesnej, nie ma malarstwa nowoczesnego. Na ten temat może Państwo się wypowiedzą. Odnoszę takie wrażenie, że już siedzę na Parnasie, bo tyle tutaj było materiału na temat mojej twórczości. Mam nadzieję, że Państwo nie są już tak znudzeni, ale gdyby były jakieś pytania odnośnie sztuki w ogóle, to bardzo proszę. Bardzo przepraszam, ale chciałem taką małą łyżkę dziegciu do naszego dzisiejszego spotkania. Bo Pan rzeczywiście, to co powiedziała przed chwilą Pani Janina, Pan w sposób taki bardzo kategoryczny, stanowczy, osoba, która bardzo wierzy w swoją opinię, która nie słucha innych. Dlaczego Pan sądzi właśnie, powtórzę to pytanie, że nie ma nowoczesnego malarstwa? Proszę w kilku, trzech zdaniach uzasadnić swój sąd. Sztuka współczesna przeżywa regres. Już Picasso w latach 70. powiedział, że artysta XX wieku to jest krąg cynkowy. Na pewno myślał o swoim koledze z Hiszpanii, Salvadorze Dali, który raczej wolał bulwersować swoimi oryginalnymi pomysłami, niż zadziwiać i zachwycać tak jak zachwyca nas sztuka Picassa. Picasso to był jedyny genialny malarz XX wieku. Był oczywiście i nowoczesny, i współczesny. Dlaczego ja się przeciwstawiam tej sztuce awangardowej zwłaszcza? No ostatnio w Londynie jest słynne takie dzieło, co ten artysta zrobił, że stał się słynny. Po prostu uśmiercił krowę, umieścił ją w dużym akwarium i zalał formaliną, zalał właśnie. Obok, w drugiej kazi, stało sielotko tej krowy, które też zostało uśmiercone. I tym się ludzie bawią teraz. Teraz się nie tworzy sztuki. Teraz sztuka ma za zadanie zadziwiać, bulwersować, a nie wzruszać. Tak jak kiedyś sztuka była remedium na bóle wczesnego świata. Chodzi o to, że w ogóle sztuka współczesna, zgadzam się z tym, że przeżywa kryzys, bo lubię umysł. Ale ponieważ jesteśmy dłużej, że po Azji są takie kultury, które zarówno malarstwo, jak i muzyka wcale kryzysu nie przeżywa. My się strasznie koncentrujemy wyłącznie na naszym jakby tym europopochodnej kulturze w ogóle i malarstwie również. No i to, że po prostu są takie kultury, które bazują na starych wzorcach nadal i wcale tam nie ma takiego kryzysu. Nie ma ogonka zjadanego własnego. To co Pan mówi właśnie o sztuce współczesnej. Że jest chaos, wszyscy chcą zaszokować i wtedy niby to jest sztuka, prawda? Ale w muzyce to samo, ale nie wszędzie. Jest strasznie wielka przestrzeń, olbrzymia przestrzeń, miliardy ludzi, którzy tego nie robią. Ja przepraszam, że tak zupełnie z innej bańki, ale to jest niesamowita przestrzeń dla nas, europejskich, można powiedzieć, i amerykańskich twórców, niesamowita przestrzeń do inspiracji, że są kultury takie na świecie, które cały czas te stare wzorce tradycyjne utrzymują w jakimś balansie. To znaczy, chodzi może o sprawy jakichś wzorów, motywów tradycyjnych w kulturach narodowych. Kiedyś w ogóle sztuka, przykład hiszpańska, miała swój profil, miała sztuka francuska, włoska, można było odróżnić. Teraz fana sztuki nowoczesnej przepływa przez cały glob i ta sztuka, to samo można zobaczyć w Tokio, w Sydney, w Nowym Jorku, w Polsce. Artyści są już mało podatni na rodzime soki, które trochę powysychały. Generalnie się zgadzam, tylko że właśnie ja akurat obserwuję w tej chwili właśnie, że strasznie duże takie dziwne miejsca świata, że jest proces w tej chwili
że jest brak tego poczucia tożsamości, znowu zaczyna się wracać do odszukiwania tych takich, powiedzmy, korzeni i narodowych jakichś elementów, które... Nie chciałabym długo czasu... Oczywiście, ale muzyce na przykład, zresztą jest bardzo... W muzyce to jest bardziej dostrzegalne. Mamy pana malarstwo, mamy malarstwo pana brata i może pan na przykład wypowiedział, czy pan rzeczywiście nie zna żadnego nazwiska współczesnego malarza, którego sztuka pana w jakiś sposób wzrusza, porusza, którego pan cenia. Bo dochodzę do wniosku, że wszystko, co jest oprócz pana, to jest niedobre, jest B. I pan tego nie cenia. Podczas całego dzisiejszego spotkania nie padło ani jedno nazwisko malarza, którego pan by cenił, którego pan by lubił, a nowoczesnego malarstwa w ogóle według pana nie ma. To, co pan powiedział o psie, o krowie i tak dalej, to jest zupełnie, to nie jest malarstwo, to jest performance, to jest zupełnie coś innego. Dobrze, tylko czy w czasach, kiedy impresjoniści malowali swoje wspaniałe impresje, To była sztuka tak używcza, piękna, naturalna. Czy ktoś o niej wiedział? Nikt nie wiedział. Skąd ja mogę wiedzieć, że gdzieś w Hiszpanii czy w Ameryce Południowej jest jakiś taki talent, którego się nie lansuje? Lansuje się Bacona, który maluje w sposób taki, który mnie nie może zachwycić, dlatego że jego malarstwo jest takie blaszane, zdeformowany w sposób taki, że odraża, odrzuca od tego malarstwa. Więc ja nie mogę powiedzieć, że Bacon mi się podoba. Tak, to ja przedstawię twórców, dlatego że celem formatu jest wzajemne poznawanie się, integrowanie. Pierwsze pytania zadawał pan Ryszard Remczewski, następnie wystąpiła pani Maria Pomianowska, muzyk wspaniały, która ma swój własny zespół muzyczny. No i teraz Liliana Bańska, piosenkarka jazzowa. No ja jestem też muzykiem, ale bardzo interesuję się sztuką i malarstwem, nawet w naszej rodzinie. Tak, tak. Jednego malarza, no niestety już nie żyjącego, mam nadzieję, że właśnie może się kiedyś tutaj u Państwa pokaże. A ja chciałam panu tylko zadać takie pytanie, że mówimy, że mówi pan, że nie zna pan malarza, ale co pan sobie sądzi o tym wielkim, obecnie powiedzmy, lansowanym najbardziej do wszystkich polskich artystów, o panu Staszewskiego, którego obrazy osiągają jakieś astronomiczne słowy, jak Państwo na pewno słyszeli. Proszę Państwa. Więc co pan sądzi? Czy to jest malarz nowoczesny, dobry? Czy to jest performance, czy to jest po prostu nikt? No więc ja byłem na wystawie Sastara w Zachęcie. Byłem bardzo interesujący i byłem bardzo zdumiony ubożownym talentem Sastara. Ale co innego jest, no widzi Pani Klaszczego, Pani go widziała na pewno. Więc nie ma tam nic oryginalnego. On ściąga raz z Gierowskiego, ściągnie raz z innego artysty. Tutaj kropki są, tutaj są plany, tutaj są kreski, tutaj jakaś imitacja jakiegoś plakatu, gdzie on coś zobaczył. Ale pani o czym innym mówi. Pani mówi o rynku, że sztuką teraz rządzą ludzie spoza sztuki. Kierują, artysta się poddaje i wcale nie chce pracować nad czymś oryginalnym, bo to jest to, poza tym talent w sztuce czymś bardzo rzadkim, bo ilu jest mistrzów? Znaczy jest bardzo dużo. Zapytam teraz po swoim bratu, zapytam, co on sądzi o na temat sztuki współczesnej. Ja tylko dodam tę uwagę, jeśli chodzi o malarstwo współczesne, nowoczesne, że jeśli by Państwo, bo też widziałem pracę Sasnala, jeśli by Państwo pojechali do naszego liceum klasycznego w Nawęczowie, to w magazynie takich Sasnali jest mnóstwo. Naprawdę, nie jest to taki poziom licealny. Jak to się dzieje, że on jest jako... Ale jedyna to się... Ja, broń Boże, nie chcę, nikomu głuchuję się, mam też prawo do oceny. Widzę, więc chcę też coś powiedzieć. Ale gdyby to była Pani Monika Małkowska, a czy mogę ja cośkolwiek powiedzieć? Proszę pani. Monika. Proszę. Nawet nie proszę. Proszę. Pani przedstawić. Ja ją prosiłam. Pani jestem po prostu lajkiem malarstwa, ale myślę, że jestem estetą i lubię oglądać malarstwo, które coś do mnie mówi. Jeżeli idę na jakąś wystawę i oglądam trzy paski w jedną stronę i w drugą stronę, to ona tak samo potrafi
I bardzo dziękuję, że pan tak pięknie maluje. Jeden odwrót. Słynny śpiewak operetkowy, operowy. Dobry wieczór Państwu, Michał Orłowski. Ja miałem zaszczyt 5 lat temu otwierać ten MCC Center, śpiewając nam na balkonie. Andrzej oczywiście już się denerwuje. Nie będę Cię dzisiaj chwalił. Dzisiaj prawdopodobnie, Andrzeju, padną takie słowa, po których mnie wyrzucisz z tego MCC. I ja bym chciał tutaj w obronie stanąć i myślę, że Państwo również w części zgodzą się ze mną, że pytania są tak naprawdę bez sensu. To tak jakby pytać mnie tenora, którego ja tenora akceptuję, a którego nie akceptuję. Po prostu my tenorzy nikogo tego nie akceptujemy. I to jest normalne i to jest... Jeszcze raz powtórzę, po prostu my tenorzy żadnego innego konkurenta nie akceptujemy. I to jest takie samo pytanie do, również do tego rodzaju sztuki. I jeżeli Państwo pozwolą i w tym zacnym gronie to będzie cytat, tutaj padnie brzydkie słowo, ale po to, żeby pojednać Państwa w jakiś sposób, unaocznić, czym jest sztuka, ja w tej chwili posłużę się cytatem, więc to brzydkie słowo wypływające z moich ust nie jest. Ja jestem autorem, ale posłużę się tutaj przypadkiem Toulouse-Lautreca, tak jak mówisz, Andrzej, aby wspomnieć o sztuce. Kiedyś Toulouse-Lautrec został zapytany przez pewną damę, która odwiedziła jego galerię i padł zarzut w stosunku do niego. Ta dama powiedziała: ależ proszę pana, pan tak dziwnie maluje, ja tej sztuki w ogóle nie rozumiem. No to Toulouse-Lautrec odpowiedział wprost: proszę pani, sztuka jest jak gówno. Tego się nie rozumie, to się czuje. I ja Państwu życzę w takim razie nadwrażliwości artystycznej w stosunku do wszelkiego rodzaju sztuki muzycznej, malarskiej i etc. Ale dziękuję, że Państwo jesteście z nami.